Nazywam się Patrycja Kwiatkowska, jestem koordynatorem programu profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów pierwszych klas szczecińskich szkół podstawowych. My, jako ST Medical, nasza placówka rehabilitacyjno-medyczna, zostaliśmy realizatorem tego projektu. Chcielibyśmy Wam wszystkim uświadomić, czym jest problem wad postawy oraz dlaczego jest on taki ważny. Wbrew pozorom, wady postawy to nie tylko problem z kręgosłupem. Jeśli nasze dziecko ma chore stopy, kolana lub biodra, jego cała biomechanika ciała jest zaburzona. Poprzez to może pojawiać się ból. Jeśli pojawia się ból, dziecko będzie ustawiało się niesymetrycznie, co będzie pogłębiało problem wady postawy. Podczas pracy z najmłodszymi pacjentami zauważam, że często, że ich rodzice mają wątpliwości, czy zauważone przez nich wyższe uniesienie łopatki lub rotacja kręgosłupa stanowią już problem, czy jest to norma w rozwoju. W okresie skoków wzrostowych najłatwiej możemy dokonywać korekcji wszelkich nieprawidłowości w obrębie narządu ruchu i musimy zacząć to jak najwcześniej robić. Gdy maluch idzie do szkoły, rozpoczyna się bardzo ciężki czas złego kręgosłupa. W tym okresie również dzieci bardzo szybko rosną, poprzez to mięśnie nie nadążają nad rozwojem kości i nie stanowią odpowiedniej podpory dla kręgosłupa i całego szkieletu dziecka. Wśród dzieci obserwuje się wyraźny spadek aktywności fizycznej. Ulubionym zaś sposobem spędzania czasu przez dzieci są gry, niestety nie na boisku, a przed komputerem. To wszystko ma wpływ na wady postawy i narządu ruchu wśród dzieci. Stąd tak ważne jest, abyśmy my, jako rodzice, zadbali o to już teraz. Stąd zachęcam Państwa bardzo serdecznie, wszystkich rodziców, do przystąpienia do programu profilaktycznego i zadbania o wzorową postawę wśród naszych dzieci. Program, który realizujemy, nazwaliśmy Wzorowa Postawa. Składa się on z kilku etapów. Pierwszym etapem są badania przesiewowe w placówkach szkolnych. Drugi etap to wprowadzenie tzw. ćwiczeń korekcyjno-rehabilitacyjnych. Trzeci etap to badania kontrolne sprawdzające efektywność tych ćwiczeń. I ostatni etap to wprowadzenie ćwiczeń korekcyjno-rehabilitacyjnych utrwalających. Celem programu jest wykrycie wad postawy, ułożenie ćwiczeń korygujących, a finalnie dążymy do likwidacji wady postawy. Skoro już wiecie, dlaczego ten problem jest taki ważny, zapraszamy do udziału w programie wszystkich rodziców, opiekunów oraz dzieci. Program ten w całości jest finansowany przez Miasto Szczecin.